ten start. No i wystartowali, to są najmłodsi uczestnicy. Proszę bardzo, najmłodsi uczestnicy Olsztyn Aktywnie, ale jakiś zapał, proszę bardzo, jak wyruszyli, jak pobiegli. Miejski na stawku, a to proszę bardzo, wracają, finiszują, wielkie, wielkie brawa. No i są już pszczółki. Ja mam informację dla rodziców Szymona. Taty Szymona poszukuje. Tato Szymona, chodź tutaj do sceny, bo Szymek się bardzo, bardzo niepokoi, ale spokojnie Szymon. Jesteśmy doświadczeni już w tych zawirowaniach, także wiemy. Za chwilę jest już, widzisz tatę, proszę bardzo. Mówiłem, że nic się tutaj niepokojącego nie zdarzy. No i kolejne pszczoły tutaj. O, pięknie. Marcin ma 5 lat, jeszcze tutaj kolega, jak masz na imię? Michał tutaj. Adam. Oraz Filip, no i chyba, nie wiem, czy ty jesteś w stanie się przedstawić, jak masz na imię? Jak ma na imię? Michał, a Michał ile ma lat? 2,5, no to Michał zdecydowanie, jeśli chodzi o wiek tutaj najmłodszy, 2,5 roku, ale jak ja już wspominałem wcześniej, szanowni państwo, biorąc pod uwagę projekt Mama Aktywnie, to już te maluchy w brzuchach już tak naprawdę biorą udział w Olsztyn Aktywnie dzięki tej akcji. Słuchajcie, tak, macie wszyscy tutaj prezenty. Słuchajcie, cudownie, cudownie, cudownie. Pani dyrektor, bardzo proszę. Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom. Miało być troszkę więcej tych pszczółek, ale widocznie przestraszyły się zimna, ale ogromne brawa dla tych, które tutaj są, bijemy wszyscy. Sponsorami nagród jest Wojewódzki Związek Pszczelarstwa. Można zobaczyć tam stoisko, obejrzeć żywe pszczoły i zobaczyć, jak różne ciekawostki. No, to nie jest taka zwykła piłka. To nie jest. Jak ta piłka się nazywa? Brazuka, no właśnie, bo to marzenie, tam jest ten puchar świata na tej piłce. Proszę bardzo. To jest oryginalna. Szanowni państwo, my polecamy to wszystko, co dzisiaj dzieje się w Parku Kusocińskiego. Jak wspomniałem, i nowości, i te dyscypliny, które od 5 lat są w projekcie, dzisiaj tutaj jest możliwość, aby zaznajomić się, aby popytać się, porozmawiać z instruktorami. Dziękujemy bardzo, chłopaki. Starszych kolegów chcemy zaprosić już teraz na scenę. Brawa, brawa, brawa dla nich, tak. Zawodowo. Osiedle po Jeziorze. 7-1 w finale, gdyby ktoś potrzebował takich również informacji. O, jeszcze te złote medale. W najlepszych humorach zwycięzcy, ale tutaj nie ma się co absolutnie dziwić. Trzeba podziękować dla pani Magdy. Była to niżej? To niżej, 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 niżej. O! Brawo, teraz spróbujemy. Pyk! Jest! Trafiony! Jeszcze raz! Raz na trzeba. Szczola, zobacz, stoi tu. Ja sama. Jeszcze trochę mocniej, ale bardzo dobrze. Teraz pójdziemy, zobaczymy, co tam mają ciekawe. Dobrze! Za mocno, za dużo masz jubrek w rączkach.
koleżanko! Też czekamy. Bardzo dobrze. Tak, nie czytałem się wczoraj ogłoszenie, ciekawe na tablicy ogłoszeń. Teraz mówimy nie za mocno, nie za lekko. Bardzo dobrze, trochę za mocno. Jeszcze raz. Dzięki. Dobrze, żeby nie było za lekko, ani za lekko. Raz, dwa, trzy. Dzięki, kolego. Jeszcze raz za bardzo. Święci są pańscy. Dobrze. Szlanko ciepłej krawaty. Poczęstuję cię. W tej chwili odbywają się tak, jak moja ręka pokazuje Państwu ze sceny. Pani Lola Baraczyńska tam uskutecznia jogę, także bardzo, bardzo proszę, myślę, że fajnie się przyłączyć można w tym właśnie momencie, gdzieś trochę się wyciszyć, popracować nad sobą. W dalszym ciągu także tutaj zapraszamy do wszelkiego rodzaju aktywności. Ćwiczenia. Jest dzisiaj tutaj z nami. Cały czas od 14 do 18 warsztaty kolarstwa grawitacyjnego. Serdecznie Państwa już w tym momencie zapraszam do skateparku. Proszę śmiało się udać się w stronę skateparku. Właściwie na tę część ostatnią, idąc tutaj od strony sceny. Tam bowiem absolutnie...